Cześć kochani, tutaj Afolka. Dzisiaj zrobimy sobie przegląd magazynu LEGO Marvel Avengers. Dawno nie było w ogóle przeglądów gazetek u mnie na kanale, bo nie było ciekawych dodatków, a przecież to dla nich te zestawy, właśnie gazety, przepraszam, kupuję. Gazeta ta jest nowością na zarówno ten rok, bo jest to numer pierwszy na 2021 rok, jak i na luty, już co prawda miniony, ale dopiero co ta gazeta wyszła, więc jeszcze w kioskach powinna być, w Empiku na pewno zalega, tak jest z większościami gazetek, tak obserwuję. Koszt tej gazetki to 15 zł, wydawnictwo mamy Blue Ocean i w tym numerze dostajemy Venoma do zbudowania, figurkę z razem z mackami. I to oczywiście mnie skusiło do tego zakup, bo Venom jest dosyć dla mnie śmieszną postacią. Znaczy nie wiem, jak to wygląda w komiksach, bo ich nie czytałam. Mogę oceniać go tylko na podstawie oglądanych przeze mnie filmów. Ale rzeczywiście Venom skradł moje serduszko, w związku z czym no, chciałam tą figurkę w kolekcji mieć. Standardowo, zanim przyjrzymy się samej figurce, to zobaczymy, co jest w magazynie ciekawego. Lubię z Wami przeglądać te gazetki. Czasem wydaje mi się, że Wy też ze mną lubicie je przeglądać, w związku z czym nie będę odkładała jej zupełnie na bok. Na razie na bok to odłożymy sobie te klocki. Fajnie, w sporej saszetce. Dobrze, troszkę sobie jeszcze zmienię może kadr, żebyście lepiej ją widzieli. O, już jest mój pomocnik. Tutaj muszę go zlikwidować. Nie martwcie się, nie zrobiłam mu krzywdy, wyniosłam go tylko do drugiego pokoju. Dobrze, przyjrzyjmy się na początek okładce tej gazety. Poza samą reklamą, oczywiście dołączonego dodatku, mamy informację, że przejmują ten magazyn super przestępcy, cokolwiek by to nie znaczyło. Nie wiem, może to jest jakiś wstęp do komiksu, bo mamy jego 14 stron, dwa plakaty. No dobra, zobaczymy, co tutaj ciekawego. Jeszcze sobie, słuchajcie, podniosę kamerę, żebyście lepiej tutaj to widzieli. No dobra, czyli tu mamy co chyba? Opisy różnych łotrów. Tak to tutaj wyglądało. Tą figurkę Czarnej Wdowy mam właśnie z tego zestawu. Więc pewnie ten zestaw tutaj będzie reklamowany. Tak jak zawsze jakiś zestaw jest reklamowany, to ja już go mam. Tutaj widzę parę słów o Venomie. Super sprawa, że są tutaj dwie takie strony do poczytania z jednej strony i z drugiej strony, że mamy instrukcję, jak go złożyć. Z tymi instrukcjami jest różnie, bo kojarzę, że chyba w gazetce z Kapitan Marvel nie było tego, ale może już teraz się mylę, ale to nie jest na pewno oczywiste, że jest instrukcja dołączona do gazety w przypadku figurek. No dobra, to mi się bardzo podoba, to sobie jeszcze później się temu przyjrzę. No tu wiadomo, mamy zagadki, łamigłówki, jak to typowo w tych gazetach jest, tyle że z postaciami oczywiście z Marvela. A tu chyba mamy kolorowankę. No tak, jest nawet podpisane, tylko palcem zasłoniłam. Kolorowankę, ja bardzo lubię kolorować. Może troszkę bardziej skomplikowane te obrazki, ale, ale tak. Chyba nawet śniło mi się dzisiaj. Śniły mi się kredki, rzeczywiście. Słuchajcie, teraz mi się przypomniało, jak wspomniałam o tym kolorowaniu. To znak, że muszę zacząć z powrotem kolorować. Dawno tego nie robiłam. No dobra, koniec tej dygresji. Wracamy tutaj do gazetki. Mamy komiks z oczywiście udziałem Venoma, który jest tutaj bohaterem naszej gazety. Poszukiwani Hiroshi. Czyli znowuż jakieś zagadki. No i mamy plakat. Z jednej strony mamy Ironmana, a z drugiej mamy Avengersów. Tutaj zebranych oczywiście w formie minifigurek. No cóż, Kapitan Marvel już mam. To będzie chyba Vision, jak to się mówi? Chyba tak, Vision to się mówi prawidłowo. To go nie mam. Kapitana Amerykę mam, ale niestety nie mam z tą tarczą. Mam jakby w innej trochę wersji, więc tej figurki mi brakuje. W sumie Hulka też nie mam. Thora mam. To jest co? Osa czy Ant-Man? Kurde, ale teraz się wygłupię, ale słuchajcie. Może ani jedno, ani drugie, no bo przecież Ant-Man był mały. A Osa. Dobra, mam jakieś dziwne, słuchajcie, rozkminy dzisiaj. Nie, naprawdę, nie zwracajcie na to uwagi. Dobra, tutaj mamy zagadki, które biorą udział, oczywiście są w zestawie
Lego uwzględnione w takim paskudnym, czteroplusowym. No ale żeby pewnie zachęcić do zakupu, to tak zrobiono. No i właśnie mamy tą reklamę tego zestawu, tak jak przewidywałam, czyli tutaj atak na wieżę Avengersów. I rzeczywiście ja ten zestaw posiadam w kolekcji. Dumnie prezentuje mi się na półce razem z Sanctum Sanctorum. Więc też mogę Wam polecić ten zestaw. Tak samo jak tutaj w gazecie jest reklama, tutaj mamy dokończenie komiksu. Dobra, to już też szybciej przekartkuję, bo tutaj komiks przecież nie czytać nie będziemy. Dziurkacz, o, to jest coś dziwnego. Co, dziurkaczem trzeba będzie tutaj porobić? No nie wiem. I tu kolejne jakieś łamigłówki, dosyć sporo. No właśnie, i zapowiedź następnego numeru. Mamy Tora. No spoko to wygląda, z tym, że jak już właśnie mówiłam przy pokazywaniu tego plakatu, to ja Tora generalnie mam w kolekcji, w związku z czym drugi mi raczej niepotrzebny. Ten się jakoś bardzo nie wyróżnia. Bardziej bym czekała na przykład na Lokiego, tak, żeby zebrać, albo na właśnie innego Kapitana Amerykę, coś. Czekam na zupełnie inne figurki. A tutaj, słuchajcie, mamy na końcu gazety pocztówki. Nawet mamy autograf Ironmana. Pocztówki, z których nie wiem, co w sumie wynika, co tutaj jest na odwrocie. Aha, po prostu opisy, co to jest i co, kto to jest i co potrafi. No właśnie. No dobra, słuchajcie, no to myślę, że tyle, jeśli chodzi o przegląd samego magazynu. Proszę się nie denerwować, jeżeli powiedziałam coś niemerytorycznego w kwestii bohaterów Marvela, bo tutaj mam wątpliwość a propos tej figurki właśnie Ant-Man Ossa, ale to coś pewnie z tego filmu. No i cóż, przejdźmy w takim razie do zbudowania figurki. Zasadniczo to ja sobie powinnam wcześniej założyć, gdzie tutaj były gdzieś na początku. No właśnie, instrukcja budowania. Otwórzmy sobie na razie tą saszetkę. Ja ją tutaj z boku natnę. Tutaj tak się przyglądam w kamerze, czy na pewno dobrze wszystko widzicie. Staram się teraz też tak nagrywać, żeby było dobre światło. Też jest w związku z tym trochę mniej filmów na kanale, bo nie zawsze po prostu mi się uda w weekend usiąść i nagrać film. A jak tego nie zrobię, to w tygodniu już po prostu nie ma światła do tego, żeby to nadrobić. No dobra, słuchajcie, mam wysypane elementy. O kurde, ale fajne to. Pierwszy raz takie coś widzę. I dwa mamy takie elementy. No oczywiście elementy samej minifigurki. Tutaj łączniki tutaj tego wszystkiego, tych macek. No i coś, co zakładamy tutaj na plecy, żeby to wszystko razem połączyć. No dobrze, rzeczywiście instrukcja jest tutaj konieczna, żeby to złożyć. Także za chwilę do Was wrócę. Słuchajcie, Venoma mam już złożonego, ale zobaczcie, co tu się wydarzyło. Zobaczcie, czego on tu nie ma. A co powinien mieć? Niesamowite, po raz pierwszy. Co prawda nie kupuję dużo tych gazet. To może nawet i gorzej, skoro nie kupuję dużo tych gazet. Mam brak w gazetce klocka. Czyli tutaj tej jednej małej macki. I niestety, bo nawet patrzyłam już na szybko w swoich elementach, nie mam takiego elementu w kolekcji, żeby go tu podłożyć. W związku z czym mam teraz wybrakowaną minifigurkę. No ale. Oj, przepraszam, aż się zakrztusiłam z wrażenia. No nic, no przyjrzyjmy się jej z bliska, a ja w innej chwili po prostu pomyślę, co z tym fantem zrobić. No, brak tej jednej macki jest dosyć dużym minusem, bo rzeczywiście on powinien mieć cztery, prawda? Z każdej strony parzyście i ten brak widać tutaj. No, nie wiem, no może to jakoś poprzerabiam, żeby to wyglądało po prostu, no bo tak jest ewidentnie niekompletny. Natomiast wracając już i skupiając się na samej minifigurce, no to zobaczcie, jak piękny nadruk jest na samej głowie. No i oczywiście też na torsie, nogi są akurat same czarne, całe. I tutaj też zasadniczo nic się nie dzieje z tyłu. Zresztą mamy też te plecy przykryte tym klockiem. Mogłabym nawet pokusić się zdjąć go, żeby zobaczyć, czy tam ogólnie był jakiś nadruk, jest zasłonięty, czy oni po prostu już sobie darowali, bo i tak go nie będzie widać. Ale jest, naprawdę jest piękny nadruk, także jesteśmy uratowani.
Szkoda rzeczywiście, że zakładając mu tutaj ten osprzęt, te macki, o mam to na myśli, to duże, no to, że zasłaniamy mu rzeczywiście całe plecy i tego na druku nie widać. No ale teraz tak myślę sobie, że skoro mam niepełne te macki, to może po prostu do ramki go włożę takiego bezmackowego. Przyjrzyjmy mu się, jakby on wtedy wyglądał. No i myślę, że taka figurka też jest ok, mimo że jakby no nie jest z tymi mackami osaczona. To jest chyba bardziej dla dzieci też do zabawy, żeby sobie wyobrazić, jak on tam gdzieś przenika do innych organizmów. A tak sam w sobie jest słodziutki, zobaczcie, że też w ramce się będzie fajnie prezentować. Myślę, że po prostu teraz tak wykminiłam to rozwiązanie, że go takiego zostawię już. Pal 6 te macki niekompletne. Może się do czegoś kiedyś przydadzą. To, że ogólnie one tą figurkę z jednej strony upiększają, z drugiej strony nadają jej takiego właśnie dodatkowego charakteru, no to jest jakby jedna rzecz, ale no nie można powiedzieć, że sama minifigurka goła jest bez nich zła, bo naprawdę też wygląda to wszystko bardzo dobrze. No dobra, podsumujmy. Polecam Wam gorąco tą gazetę. Chciałam już powiedzieć, że ten zestaw. Coś mi nie idzie dzisiaj, słuchajcie, ta recenzja. Jakoś taka jestem rozlazła. Natomiast, no właśnie, i teraz już nawet zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Że polecam Wam tą gazetę, oczywiście ze względu na ten dodatek. Piszcie mi w komentarzach, czy Wam się też zdarzają ogólnie braki w gazetkach. Niekoniecznie tylko w tej, ale czy w innych rzeczywiście jakichś pojedynczych elementów brakowało. No bo jest to rzeczywiście problem. O ile kiedyś pisałam Wam taki nawet poradnik, jak reklamować zestawy Lego, no to są zestawy. Gazety to jest jednak troszeczkę inny klimat i wydaje mi się, że też kto inny za to odpowiada. I to nie będzie takie proste, żeby uzyskać taki klocek. Ale jak macie jakiś pomysł, to oczywiście piszcie. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia w następnym moim filmie. Trzymajcie się. Cześć.